Jesteśmy w Trzęsaczu przy makiecie kościoła gotyckiego, a tam to, co po nim zostało. A zostało po nim niewiele, dlatego że pochłonęło go morze. Na początku jego budowy w XIII wieku znajdował się 2 km od morza. Natomiast w XIX wieku, pod koniec 1874 roku, już z drzwi kościoła wychodziło się prosto na klif i na skarpę i podjęto decyzję o jego zamknięciu. Dzisiaj została z niego tylko jedna boczna ściana. To ku przestrodze, bo nasze domy w Trzęsaczu zobaczycie w całości. Cześć Ilona. Cześć Maciej. Gdzie my dotarliśmy? Na końcu naszego tournée po zachodniopomorskim, po ośrodkach. Przyjechaliśmy dzisiaj do Trzęsacza. Jesteśmy w ośrodku Bed and Bike. Bed and Bike. Najczęściej spotykamy Bed and Breakfast, a tutaj Bed and Bike. Czyli co? Przyjedź rowerem i zostań na troszkę. Zatrzymaj się, odpocznij. Skorzystaj z uroków ośrodka morza i Trzęsacza, a potem ruszaj w dalszą drogę. Tak, w zeszłym roku postawiliśmy tu aż 24 budynki. W zeszłym roku, rok i 3 miesiące temu było tu pole. Nic. Nic. Było tu nic. A dzisiaj i już cały sezon działały 24 nasze budynki. Nasze budynki model apartamentowiec. Tak jest, 35 metrów kwadratowych w podstawie. W środku mamy sypialnię. Ty projektowałeś. Łazienkę i drugą małą sypialnię, to wszystko za chwilę pokażemy w środku. 24 powiedziałaś, mamy tutaj takie kostki. 24 sztuki. 21 klasycznych rozwiązań dla gości. Jeden budynek był dostosowany do osób niepełnosprawnych. Dwa budynki techniczne, recepcja i warsztat rowerowy. Mhm. Taki jest mniej więcej tutaj układ. Dobrze, może wejdziemy do jednego z nich. To ja tutaj, a ty tam. No to wejdźmy. Apartament 35 metrów kwadratowych w podstawie to jest nasza klasyka, jeżeli chodzi o układ rozmiarowy zewnętrzny i budynek z płaskim dachem, nazywany u nas w ofercie apartamentowcem. Tak, mamy tutaj dwie sypialnie po krańcach, czyli standardowo. Tam zaraz podejdziemy, tam jest sypialnia główna, tu jest sypialnia mała, łazienka, a tu mamy przestrzeń wypoczynkową z kanapą, rozkładaną kanapą, plus miejsce do zjedzenia, do przygotowania sobie posiłku, podstawowe sprzęty AGD w kuchni. To jest aneks mały, bez zmywarki, więc tutaj znajdziemy tylko lodówkę, miejsce na śmietnik, zestaw szuflad. Zaczęła się od łazieneczki, to pokażmy ją, bo tutaj układ jest troszeczkę inny niż znamy klasyczną łazienkę z domków letnich. Jest to opcja takiej wydłużonej łazienki z zakończonej ścianą z prysznicem. Też sprawdza nam się w tych rozwiązaniach, gdzie potrzebujemy dosunąć ją do boku budynku i zrobić ją wąską. Więc właściwie dwa takie typy łazienek rotują najczęściej. Sypialnia dwuosobowa, można powiedzieć dziecięca, tak? Do położenia spać dzieciaczków, więc mała, ale no na ścianie 3,5 metra zmieszczona łazienka i sypialnia. Taki tutaj był układ i prośba po stronie inwestorów. Tak. I z tej strony. I główna sypialnia z łóżkiem 160, łóżko ma możliwość rozsuwania na dwie pojedyncze części oraz łączenia, takie typowo hotelowe rozwiązanie, szafa, miejsce do przechowywania i wyjdźmy jeszcze na zewnątrz. Bardzo często klienci korzystają z naszych tarasów, ale tutaj jest inne rozwiązanie, Maciej, tu została położona kostka. Czyli taka też wygoda klientów, ale teren jest bardzo ładnie zagospodarowany, dużo zieleni wokół, więc myślę, że klienci ich są zadowoleni. Tak, domki zostały ustawione dosyć blisko siebie, jest ich tutaj 22 mieszkalne domki, ale przez zachowanie układu przeszklenia jednej strony budynku, a druga strona budynku jest tylko z małym okienkiem ze szkłem matowym do łazienki, każdy ma tak naprawdę swój skwerek i swoją dyskrecję do spędzania czasu wieczorem na tarasie czy za dnia i suszenia swoich mokrych strojów kąpielowych. Tak. Maciej, przez te dwa dni odwiedziliśmy chyba z 7 ośrodków.
To prawda. Musimy przyznać, że oferta Castora i Europa Campers jest naprawdę szeroka, bo tak naprawdę chyba w żadnym z ośrodków domy się nie powtórzyły. W każdym był zupełnie to prawda. Inny model. Pokazaliśmy kompletną różnorodność produktową od domów holenderskich na kołach, apartamentów, domków letnich z różnym układem i o różnych gabarytach, plus domy budowane na działce u klienta z oferty castornet.pl w układach tak naprawdę indywidualnie dostosowanych do potrzeb. Więc jeżeli wy, drodzy widzowie, macie ochotę sprawić sobie taki budynek, 1, 2, 15 lub cały potężny ośrodek wypoczynkowy, no to zapraszamy do kontaktu z nami. Zapraszamy na stronę internetową www.europacampers.pl. A dla budynków całorocznych zapraszamy na ofertę Castor, castornet.pl. Do zobaczenia. Do zobaczenia.